Witam, witam, tutaj Karpioterra i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. E, I słuchajcie, ten film e, zdecydowałem się poświęcić gatunkowi Camponotus japonicus, ponieważ szczerze mówiąc nie widziałem jeszcze w Polsce opisu e, tego właśnie gatunku. No i co? Właściwie plan na odcinek już Wam wyjaśniłem, ale jeszcze żeby wszystko było jasne mamy w planie zrobić opis gatunkowy tych mrówek, jak i kilka ładnych zbliżeń. No i co? Ze wstępu byłoby to tyle. Zapraszam do odcinka. A więc jesteśmy już teraz przy samych mrówkach. Jak widać siedzą one u mnie póki co w portalu probówek, no bo po prostu według mnie i w moim przypadku jest to jedne z wygodniejszych rozwiązań właśnie w przypadku małych kolonii jaką jest E, właśnie e, kolonia tych Camponotusów. No i co? Zaczynając od samego początku, od samych podstaw, e, czyli od nazewnictwa, słuchajcie. E, Camponotus e, japonicus. Niestety mrówki te nie mają póki co polskiej nazwy, ale może... W przyszłości się to zmieni. No i co, nazwa prawdopodobnie pochodzi od miejsca ich występowania, czyli od Japonii, no bo komponent to z Japoniku z Japonia, ale oprócz tego występują one ogólnie w całej Azji Środkowo-Wschodniej, czyli na przykład w Chinach, Mongolii, w Korei, Rosji i tak dalej. Więc obszar ich występowania jest dość duży. A więc przechodząc dalej, a mianowicie do. Yy, probówki tychże mrówek. Mrówki sobie jak widać bardzo dobrze prosperują, rozwijają się i <grywki> poziom napchania odwłoku u tej królowej, jak i u wszystkich robotnic, to jest naprawdę złoto. Tak napchanych mrówek to ja yy, nie miałem nigdy. Nawet moje ligni, które przejadały kiedyś dosłownie wszystko co im dałem, nie miały aż tak napchanych odwłoków jak w przypadku tych mrówek. W kwestii wymiarów, to są to mrówki raczej. Spore na pewno w porównaniu do mrówek występujących w Polsce, ponieważ królowa osiąga od 14 do 18 mm, natomiast robotnice od 6 do 14 mm i posiadają oczywiście podział na kasty, tak jak to jest w przypadku kamponatusów. Żebyście mogli sobie tak mniej więcej uzmysłowić, jakiej wielkości są to mrówki, to położę tutaj obok 10 groszy. Więc królowa, można by powiedzieć, na długość jest troszeczkę większa od takiej monety 10 groszowej, więc nie jest znowu za duża, ale do najmniejszych również nie należy. Jeśli chodzi natomiast o odżywianie, to jest to standard, tak jak w przypadku większości. Mrówek, czyli oczywiście miód i owady karmowe, i nie ma znaczenia naprawdę, jakiego rodzaju miód podajecie, bądź jakiego rodzaju karmówka, ponieważ mrówki i tak to przejedzą. Następny aspekt, czyli warunki potrzebne do rozwoju właśnie temu gatunkowi. Słuchajcie, nie jest bardzo trudno zapewnić im te warunki, o których Wam teraz powiem, ponieważ jeśli chodzi o wilgotność, to jest to 50-70%, czyli. No, w porównaniu do innych gatunków mrówek bądź ogólnie zwierząt egzotycznych, jest to relatywnie sucho. Tak, na dobrą sprawę, jest to wilgotność, która e, jest taką średnią wilgotnością w naszych domach, więc w tej kwestii mają właściwie pod względem wilgotności idealne warunki do rozwoju. Natomiast w przypadku temperatury, z racji, że mrówki te pochodzą z Azji Środkowo-Wschodniej, e, no to generalnie rzecz biorąc, potrzebują troszeczkę wyższej temperatury, a mianowicie z tego co udało mi się wyczytać i znaleźć, jest to w przedziale uśredniając, jest to w przedziale od 25 do 35 stopni. Spotykają się również z temperaturami mniejszymi, na przykład 22, 23 Stopnie do na przykład 36, bądź jeszcze wyżej, ale uśredniając te wszystkie dane, które zebrałem, wyszło mi właśnie coś takiego, więc jeszcze bardziej to uśredniając, to teoretycznie 30 stopni byłoby dla tych mrówek najlepsze, ale nie wypowiem się, ponieważ nie zapewniam im takiej temperatury. U mnie mają zapewnione około 26 do 25. 7 stopni, więc jak najbardziej mieszcza się w tym przedziale, i jak widać, mrówki rozwijają się póki co prawidłowo. Pod królową, słuchajcie, widać nawet potomstwo, i po podniesieniu probówki przed nagraniem zobaczyłem, że jest tam dosyć spory pakiet larw. Myślę, że tak około 10-15 powinno się właśnie. W tamtym miejscu znajdować. Także, no fajnie, generalnie kolonia mi się póki co rozwija. I teraz przejdziemy do kwestii, która powiem Wam szczerze, że zagięła mnie najbardziej przy tym opisie. Chodzi tutaj o y, trudność w hodowli. E, powiem Wam szczerze, że gdybyście sobie chcieli poszukać po paru stronach na internecie, w jakiej skali trudności można określić te mrówki to nie dowiecie się absolutnie niczego, słuchajcie, przeglądając różne strony trafiłem na opinie takie, że mrówka jest bardzo łatwa, że jest na przykład dla takich średnio zaawansowanych, bądź jest e, mega trudna i tylko osoby e, długo już siedzące w tym temacie poradzą sobie z hodowlą tych mrówek, więc tak jak wspomniałem, e, nie mam absolutnie pojęcia w jakiej skali mogę określić te mrówki, ale... Po tym, jak ja je hoduję od jakiegoś czasu, myślę, że już mogę wypowiedzieć się na ten temat. Mam te mrówki już, słuchajcie, ponad miesiąc. Nie sprawiają mi póki co one żadnych problemów. Hoduje się je bardzo fajnie, jak na Kamponotusy. Widać tutaj nawet fajne przyrosty. Oczywiście nie to, co w przypadku na przykład Nikobarensisów, ale jednak ten przyrost według mnie jest zauważalny. W fajny sposób widać, jak te mrówki jedzą. Są aktywne na arenie, są aktywne w gnieździe, więc ja ogólnie Wam polecam. Według mnie te opinie w stylu, że są bardzo trudne te mrówki w hodowli, nie są zbyt miarodajne, ponieważ no. Trochę mi się nie chce wierzyć w to po tych moich doświadczeniach, ale oczywiście przekonam się dopiero o tym w momencie, jak będę hodował te mrówki trochę dłużej. Chociaż, oczywiście, gdybyście chcieli się wypowiedzieć na ten temat, komentarze. Są dla Was. Jadąc dalej, a właściwie dosłownie, jadąc dalej, bo gdybyście przypadkiem na przykład wybrali się do Azji Środkowo-Wschodniej i chcielibyście się dowiedzieć, kiedy Rujka mają kamponotu z Japonikus, to już Wam odpowiadam, rójka ich odbywa się w maju oraz czerwcu, a dokładniej na przełomie tych dwóch miesięcy. Więc jeśli ktoś chciałby się wybrać na rójki na przykład do Mongolii, to wie w jakim miesiącu czego może się spodziewać. W tym przypadku, właśnie tego gatunku. Następnym aspektem, który chciałbym poruszyć w dzisiejszym opisie gatunkowym jest, e, słuchajcie, e, ubarwienie. Nie wiem, czy widać, ale pod królową właśnie rusza się larwa. Także wracając do ubarwienia tych murówek, e, jak widać, e, no, nie jest ono zbyt, można by powiedzieć, okazałe w porównaniu do. E, chociażby innych kamponotusów, ale powiem Wam szczerze, że według mnie te mrówki e, mają coś w sobie, mają w sobie taki urok, że są to właśnie takie, można by powiedzieć, e, czarne giganty, bo tak można właściwie określić e, kamponotusy. Więc myślę, że ile będzie hodowców, tyle będzie opinii. Ale w moim przypadku uważam po prostu, że mrówki są ładne. Mi się na przykład bardzo podobają. Jeśli byśmy chcieli, tak bardziej troszeczkę określić Kolor tych mrówek to jest on w całości czarny. Jest raczej matowy, chociaż na przykładzie królowej widzimy, że odbija ona jakiś tam stopień tego światła, ale mrówki te. Są przeważnie matowe, no i jak widać, w moim przypadku mają one takie kremowo-żółte akcenty na odwłoku. Jest to spowodowane tym, że po prostu mrówki są ciągle najedzone do tego stopnia, że aż tergity, czyli te segmenty na odwłoku, rozjeżdżają się z tego przejedzenia, ale oczywiście nic im nie będzie. Mrówki po prostu będą miały czym wykarmić swoje potomstwo, jak i resztę kolonii. W kolonii tej znajduje się póki co 13 albo 14 robotnic. Nie jestem w stanie tego dokładnie policzyć: no bo bardzo dużo robotnic jest schowanych pod królową i na przykład jakaś mogła mi się zamaskować i nie wziąłem jej pod uwagę. No ale co jeśli chodzi o liczebność, jaką może osiągnąć ta kolonia, to również słuchajcie, internet jest bardzo rozbieżny pod tym względem, bo. Są źródła, że na przykład mogą te mrówki osiągnąć maksymalnie 600 robotnic, a są z drugiej strony opinie, że mogą ich osiągnąć 1300-1400. Więc znowu, uśredniając to, wyszło mi mniej więcej, że w przedziale 700 do 1200 robotnic właśnie mogą osiągnąć te mrówki. Czy to dużo? No to zależy dla osoby, która hoduje te mrówki i ile miejsca jest w stanie na nie poświęcić. Tak więc czy to dużo, czy to mało, sami możecie już sobie określić. I przechodząc, już do takich kwestii, które chciałem poruszyć na samym końcu, to oczywiście mrówek nie hibernujemy z racji, że pochodzą one z Azji i z tych jej raczej cieplejszych regionów. To oczywiście mrówek nie hibernujemy, nie potrzebują tego do swojego rozwoju. Dla osób, które na przykład chciałyby polecieć na rójki. Właśnie tych żemrówek, to możecie być spokojni, nie podlegają one ochronie gatunkowej. Więc spokojnie można te mrówki łapać. No i to by było na tyle z samego opisu gatunkowego. I udało mi się, słuchajcie, ustawić bardzo ładny kadr. Wcześniej chyba takiego nie ustawiałem, ale mi się osobiście on bardzo podoba. Ten właśnie rzut od boku na te mrówki. No i co, właściwie skoro skończyliśmy opis, to myślę, że nie ma sensu co dłużej go ciągnąć, więc jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście zostać ze mną e, na dłużej i dalej oglądać e, moje produkcje, to zachęcam gorąco do zostawienia subskrypcji e, wraz z dzwoneczkiem. Jeśli mielibyście jakieś pomysły na filmy bądź po prostu pytania do mnie, również gorąco zachęcam do pisania w komentarzach. Oraz przypominam, że odcinki pojawiają się w każdą sobotę, punktualnie o godzinie e, 20.00 i na co, na sam koniec chciałbym Was jeszcze zaprosić do mojego e, serwera Discord, Opisy gatunkowe. Link do serwera znajduje się w opisie. No i co? Z mojej strony byłoby to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć. Do następnych odcinków. Pa pa!